Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej przewspaniałej gry, jaką jest Gothic 2 Noc Kruka. Także bez większych już tam takich tam rzeczy, zaczynajmy! I cyk, jesteśmy, biegniemy dalej. A moment, skończyliśmy na tej, na rozwaleniu tych wszystkich bandytów. Wróćmy sobie może tego kawalorna, może nam powiesz coś ciekawego. W co wątpię, bandyta sobie leży. Co chcesz mi powiedzieć? Mogę się ciebie od czegoś nauczyć. Ciebie od czegoś. Nie, to dobra. Gówno prawda. Ile mi brakuje do następnego? O, 85 punktów doświadczenia jeszcze do następnego levela. No więc dobrze, no. Najwyżej poekspimy trochę na jakichś wilkach, innych takich rzeczach. I potem będziemy sobie cisnąć dalej. Pójdziemy, nauczymy jeszcze czegoś od tego kawalorna. O ile będzie to konieczne. Tak sobie łażę po lesie, bo lubię. Swoją drogą, może coś by się tutaj znalazło ciekawego. No, nic nie widać pod tymi drzewami. O, skała, dzień dobry. Nie spodziewałem się tutaj zobaczyć skały. Może jakieś ziółka, rośliny, inne takie pierdoły. Nie, pewnie nie. O! Wszedłem gdzieś. Ale śmiesznie. Tu mnie jeszcze nie było. O, i tutaj są sobie jakieś takie rośliny lecznicze. Tam jest kapliczka. A tutaj nie ma nic, tu jest dziwnie zrobione coś. Tutaj gdzieś wilki były chyba, ale to może kawałek dalej. O! Klasycznie zabierzemy wszystko, co tutaj ci biedni farmerzy sobie pozostawiali. Niebieski bez, jabłko i złoto. O tak! Tutaj gdzieś się wilk kręcił, nie? Jak to się dzieje, że jak się tutaj idzie, to on nagle skądś wychodzi i atakuje te owce. Cześć! Ej, wędrowcze! Ej, co tam? Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Też widziałem. Cieszę się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu, a wzięlibyśmy cię za... Zbiegłego więźnia, Jojo, podróżuję do miasta. I... No nie wiem, ziomeczku, co ci powiedzieć, no... Zostałem zaatakowany przez bandytów. W górach zostałem zaatakowany. Te przeklęte śmiecie! Ukradli ci owce, o nie, ależ mi przykro, już nie będą was dłużej... O, wybiłem lewy, wspaniale. Ha! I dostałem 3 razy wińsko, wspaniale. A coś mi dasz jeszcze? Potrzebuję lepszego wyposażenia. Mogę ci powiedzieć od razu... Nie mamy nic do dania, można coś kupić u Lobarta. Wspaniale, a to gdzie znajdę Lobarta, to już wiesz. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Jest i wilk, o którym mówiłem. Teraz będę sobie ćwiczył strzelanie z łuku na bliskie dystanse. No, co za debil! O tak! Dobra robota! Cyk, 30 ekstra. Nie krzycz już tak, uspokój się, wieśniaku. Mięso sobie zabiorę chociaż. Chodźmy teraz do tego cygana tam pod most. Dzień dobry, panie cyganie. Hej! Hej, co tam? Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Co ja mogę się wiedzieć? O tak! Czy skradę... Moment. Ile ja mam punktów nauki? 10. Około 900 expa do następnego poziomu. Chcę się czegoś jeszcze od ciebie nauczyć. Pewnie. To może tak. Skoro mam łuk, czy ja będę chciał walić z łuku cały czas? Zobaczymy, może jakoś to się ciekawie rozwinie, a może nie. Chociaż kusza zadaje potem większe obrażenia, może bez sensu? Może 2 razy broń jednoręczna? Na razie tak, na start. Tak zrobię, to pewnie... Od razu lepiej. O tak. Wiele zapomniałeś, ale doprowadzimy cię do formy. Dobrze, doprowadźcie mnie do formy. Na przykład takiej na ciasto. Albo na inne tam pierogi. Kurde, nie włączyłem stopera, nie wiem ile czasu już nagrywam. Ale debilo hehe. O nie, krwiopijce. Ile ich tam jest? 3 sztuki. Ja nie mam szans w ogóle z nimi. Chyba, żebym im sprzedał jakiegoś fireballa. Ale po co, tylko doświadczenie bym dostał. Chociaż... Ach. Pójdę najpierw tam do tego dziada na tą farmę. Zbiorę mu rzepę. Klasycznie. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Arka Gdynia. Nie rozumiem.
Nie. Co? Gówno. Iść habe keine nicht zu zamen machen. Daj mi ubranie. Jeśli mi... A jeśli nie masz... A jeśli nie mam czym zapłacić, to szukam pracy. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz... No, to jest dobry pracodawca. Możesz bez CV, bez rozmowy, bez niczego. Sobie jakieś inne Mogę ci... No i praca w... Mam wyrywać rzepy? Będę wyrywał rzepy. Nie takie rzeczy się wyrywało. Tum, 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 tum. I cyk przez płot. No jaką odległość on tą rzepę zbiera? Co to się stanęło? I cyk, cała rzepa zebrana. Oto twoja rzepa. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Mhm. Zanieś je mojej żonie i podnieś. Dobrze. Mogę ci dać... 5 sztuk złota. Albo sprzedać. A ja chcę 5 sztuk złota. Daj mi... Proszę. I nie przepij wszystkiego od razu. Uspokój się. Czy ja wyglądam... Jakbym pił 8 dni w tygodniu. Co? Ile? 7 dni w tygodniu? No, ten człowiek wygląda jak zdrowy, porządnie, dobrze zbudowany człowiek, który wie, czego chce w życiu. A teraz na przykład chce iść tutaj i dać tej kobiecie rzepę, żeby ją ugotowała. Hej! Mam dla ciebie kilka rzep. Mam tu dla ciebie kilka rzep. I eksp sam się wbija. Świetnie. Oddałeś rzepa. To wystarczyć do nakarmienia tych Ona wszystkich ma strasznie męski głos. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i... No i idziemy kupić patelnię. Daj mi złoto. Daj mi złoto. Chyba mogę ci za... Nikt ci tak dobrze nie kupi patelni jak ja. Nie oszukujmy się. Gdzie ten kantar jest? Tam sobie chilluje na ławeczce. Owce. Można zagadać z owcą? Nie można. A szkoda. Ale później będzie można. O, jeszcze jedna rzepa, czy to rdest polny. Wspaniale. Co robił ten cały rdest polny? To można było zjeść i on... Premia punktów trochę. Aha, po prostu można go było zjeść i on dodawał życie. Nic specjalnego. Moment, zanim pójdę do tego tutaj typa, to wezmę sobie zwój leczenia, który ktoś przypadkiem zostawił sobie za wozem i ten niebieski bez, który rośnie w twojej ławce. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? No tak, trochę może. Tak, być może. Wyglądasz na zbiega. Może ty nawet nie obchodzisz. Też. Tak, nie wiem. Co chcesz mi zaproponować? Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem mogę ci pomóc. Mam tu taki mały kawałek papieru. Mały kawałek papieru. Zainteresowany? Nie, dziękuję. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Ja sobie poradzę. Jestem dojrzałym, trochę rozpikselowanym, silnym mężczyzną, któremu szyja wchodzi w głowę w taki trochę dziwny sposób i łuk mu odstaje od pleców na dobre... Kurde, kilkadziesiąt centymetrów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Ja sobie wybiorę patelnię, bo jestem niespełna rozumu. I... O, można było rzepę kupić. To bez sensu. O, nawet nie wiem, jakie mam statystyki. Nie mogę teraz podejrzeć, ale myślę, że na razie nic lepszego niż zardzewiały topór mi się nie trafi. W ogóle to topór jest bez sensu. On wymaga... 40 siły, a to wymaga tylko 20 zręczności i ma premię. I ma jeszcze premię do walki bronią jednoręczną 5. Czyli jest dużo lepsze, prawda? A tego topora się pozbędziemy, bo po co nam? I jeszcze jeden łuk można sprzedać i maczugę z kolcami i te wszystkie lagi posprzedajemy i sztylety. I już mamy dużo złota. Co tu jeszcze można sprzedać temu biedakowi? Bryłkę złota. No, nie wydaje się być jakoś bardzo potrzebne. Stara kamienna tablica może być dosyć istotna. Tak myślę. Jakby Xardas nie trzymał jej u siebie na chacie tylko po to, żeby tam leżała, tylko raczej do czegoś służy. No nic, dobra, resztę sobie zostawię. Muszę iść. Jak sobie chcesz. No i w takim razie, skoro sobie chcę, to sobie idę. I cyk, wbijamy tutaj na chatę, mijamy ten fotel i stół i inne rzeczy. On przebiegł po taborecie. Co za typ. Zero kultury w ogóle. Wow, ta beczka tutaj robi za szafkę kuchenną.
A ta szafka kuchenna... What the fuck? Co to jest za szafka kuchenna? Z czego to jest zrobione? Są po prostu jakieś losowo wybrane deski ze sobą pozbijane. Hej, ty! Hej, ty! Oto twoja patelnia. Oto twoja patelnia. Mógł otrzymać ten patusiarski tom. Wypróbujmy ją! Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Nie. Jutro możesz wrócić. O, dostałem gulasz. Wspaniale. Skoro mam gulasz, to znaczy, że jest on tutaj. Daje 20 punktów życia. Wspaniale. To się przyda. A teraz idziemy ekspić. Młoda polna bestia. Ja jej nie zabiję. To ona zabije mnie. Uciekaj. Uciekaj. Kulą ognia ją. Kulą ognia. Jezus, Mariusz, ziomeczku! O! I umarła, tak jest. Prażona polna bestia, raz. O nie, dwie są za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Może spróbuję jedną odciągnąć. Tak, ta taktyka brzmi sensownie. No. Zobaczymy, czy mam z nią jakieś szanse. Najwyżej umrę. A co? O tak, ledwo bo ledwo, ale się udało. No i teraz mogę sobie strzelić jakiś ten niebieski bez. Gdzie jest ten robal? Chodź tu. O, na dwa hity poszło. Ja to jednak dobry jestem z tego noża na wilki. Niby na wilki, a jednak te polne bestie też jakoś tam ciśnie. O, proszę bardzo. Skórzany miesz... Przycisk. Przycisnąłem ten przycisk i co? Czy na innych też są takie? Co to jest w ogóle? What the fuck? One eternity later. Oh fuck! Co się stało? Czemu się coś trzęsie? Co ja zrobiłem? Nowy wpis w dzienniku. Dziennik jest tutaj. Portal kamiennego... Uaktywniłem mechanizm kamiennego kręgu przy farmie Lobarta. Lekkie trzęsienie ziemi było. No faktycznie było lekkie trzęsienie ziemi, nie da się ukryć. Pójdziemy sobie teraz tam na dół i tam może coś sobie poekspimy. Dajcie mi przeciwnika! No! Dajcie mi jakiegoś przeciwnika, nie chcę stąd skakać, bo się zabiję, to jest za wysoko. Muszę zejść schodami jak człowiek. Gdzie są schody? O, jest jakiś wilk. A tutaj jak zejdę? Te wilki tam na tego ziomeczka będą szarżować. To ja sobie tutaj przyszarżuję na tą dużą biedronkę. Mam nadzieję, że jest tylko jedna. No. O tak. Tylko 20 ekspa. Bo tamte były duże. To były duże biedronki, a to jest mała biedronka. Znaczy polna... Czemu mnie tak świeci światło w twarz? O, i ten ziomek sobie tutaj już poradził z nim. Ja tu pozbieram sobie polne jagody, jak gdyby nigdy nic. No. Co byś chciał? Co? Greg. Hej, ty! Hej, ty! Podejdź no na chwilę. Podszedłem, o co ci chodzi? No właśnie. Idziesz do miasta? Słuchaj. Nie idę do miasta, uspokój się. Mów czego chcesz. Skończ z tym bełkotem. Mów czego chcesz. W sumie chcesz. Tak, no. Widzisz? Cały czas mu przerywam, tak. Więc trochę to był taki bełkot. Muszę już iść. Muszę już iść. A więc nie chcesz mi pomóc? Zapamiętam to, koleś. Jeszcze się spotkamy. Pewnie się jeszcze spotkamy. Nie ma się co oszukiwać. Nie jesteś losowo wybranym NPC-em. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz. O nie. Zaraz, za moment. Do tyłu. Najpierw zapiszemy. A teraz podejmę największe ryzyko w moim życiu i zaatakuję te krwiopijce. No i pewnie te dwa będą na mnie szarżować, nie? O nie, to na sobie odpuścił. O, już nie. Wspaniale. O, na hita to zdjąłem. A, to nie jest tak najgorzej. Ja myślałem, że to jakieś ciężkie będą przeciwniki. A może dlatego, że wcześniej walnąłem krytyka i to dlatego poszedł na hita. A teraz, o, teraz było trochę więcej zabawy. Ale dałem radę. Nie jest tak najgorzej. No dobrze. To w takim razie idźmy sobie tam, na wprost. W tę bramę. I zbliżamy się do murów Korinis i tym samym zbliżamy się też do końca tego odcinka. Także, no cóż, niech tradycji stanie się zadość. Odpalimy sobie bagienne ziele na pożegnanie.
I w ten oto wspaniały sposób Stać! Zostaniemy zatrzymani Jesteś przez strażnika miejskiego. Jak ten ekran się Nigdy buja? Cię tu nie widziałem. No więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dobrze. A jeżeli nie, to możecie sami spróbować zagrać sobie w to w domu. Serdecznie polecam, pozdrawiam, smacznego i tak dalej. Widzimy się w następnym odcinku.